Właśnie jesteśmy po drugim półfinale Akademickiego Przeglądu Muzycznego, który odbył się w klubie u Bazyla. Zwycięzcy, którzy dostali się do finału, będą musieli teraz porządnie zagrać, dobrze zagrać, żeby zwyciężyć i wystąpić nie tylko na Juvenaliach, ale również na Polibuda Opener, który odbędzie się dokładnie w tym miejscu. W tym miejscu powstanie wielka scena, przybędzie mnóstwo fantastycznych osób, będzie naprawdę dużo atrakcji, więc naprawdę warto przyjść. Teraz zobaczmy, co tak naprawdę działo się na drugim półfinale i czego możemy spodziewać się po tym wielkim finale. Mogę już? Mogę na 100%? Wspaniale. Powiedzcie mi, jak się nazywacie? Nazywamy się Babu. Zarówno ja, jak i zespół nazywamy się Nalia. Frankenstein Children. Filip. A, no i Fumes jeszcze nawet się do tego nazywam. Tak, Filip i Fumes, no. Powiedzcie mi, skąd w ogóle przyjechaliście? Poznań. Tutejsi. Zemkowicz Śląskich. Jesteśmy z Gniezna, w pierwszej stolicy Polski. Jesteśmy z Elbląga, czyli północ taka. Żuławy Wiślane. W sumie już drugi raz jesteście na APM-ie, więc powiedzcie mi, skąd dowiedzieliście się o Akademickim Przeglądzie Muzycznym? Startowaliśmy do Was już rok temu. Nie udało się i w tym roku nam się udało, także... Wyszukaliśmy chyba w internecie po prostu, albo kolega z przyjaźnionego zespołu, którzy występowali rok temu, nam o tym wspomniał i po prostu i tak się zgłosiliśmy. O przeglądzie dowiedziałam się od jednego z aferowiczów, bo miałam też przyjemność Was odwiedzić miesiąc temu na chwilę na antenie i tak się dowiedziałam. Głównie media, tam Facebook i gdzieś jeszcze te radio, bo dla Radia Afera gramy chyba drugi raz. Teraz pytanie, czy równie dużo było energii, jak dowiedzieliście się, że dostaliście się do półfinałów? Tak, yes! Zagramy, yes! Jedziemy do Poznania, spoko. Super energicznie wiecie. Akurat ja odebrałem telefon i jechałem samochodem, no i bym na krzyżówce spowodował wypadek. A to chyba nawet ty ze mną jechałeś, nie? Wyjechałem za daleko, a tam ten, no nieważne, w każdym razie za daleko wyjechałem, musiałem cofnąć i ten, no tak zareagowaliśmy, wypadkiem. Pracownicy, studenci, czy czym się zajmujecie tak na co dzień? Pracujemy, jesteśmy studentami, ale tak różnie. No studenci, pracownicy. Również pracownicy. Studenci, pracownicy. Ja prowadzę firmę. Po studiach zespołu.